Kwiatki polskie. Dobry wieczór Państwu, witamy w Ławeczkowy Piątek. Witają w Kwiatkach Polskich Grzesiek Markowski i Katarzyna Kasia. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w pierwszej części zadamy dramatyczne pytanie, czy lewica istnieje? A jest taka opcja, że nie? A co będzie, jak lewica nie będzie istniała? To może coś innego będzie lewicą wtedy, bo się poprzesuwa wszystko. Właśnie po to jest nasz program, żeby na to strasznie trudne pytanie odpowiedzieć. Dobra, to jest bardzo ciekawe. W drugiej części naszym gościem, nieprzypadkowo zupełnie, będzie pan senator Marek Borowski. W trzeciej części będzie m.in. amfibia, ale zanim ją Państwu pokażemy, to jeszcze jeden bardzo ważny gość. Człowiek amfibia, czyli Bolesław Chromry, nasz ukochany artysta, którego cenimy po tysiąckroć bardziej niż Jana Matejka. Wesoły, radosny autor naszych wesołych kwiatków. A skoro ja powiedziałem amfibia, to takiego słowa musimy dotrzymać. To jest jak zaklęcie. Amfibia. Zajudo Wajangbi는 고속 이동을 위한 작전 개념을 충족하기 위해 개발되었으며 세계 최고 수준의 교환 능력을 보유하고 있습니다. 금일 폴란드 대통령님의 방문에 감사드리며 Kasia, jak Ryszard Czarnecki miał te różne pojazdy, to na liście amfibia też była, bo nie pamiętam. Boże, jaką kilometrówkę by zrobił na tę amfibię. Podejrzewam, że amfibia sporo pali. Plus może też pływać po rzekach, więc jakby nowy obszar się dla pana... Po morzach i oceanach. Tak. W ogóle po wszystkim może pływać. No właśnie. Więc mógłby pan poseł mieć jeszcze większy wpływ. Przepraszam za tego suchara, ale nie mogłam się opanować. Nie, czasem tak mam, że mi się... On po jest prostu, śmieszny. Wiesz, wylewa. Ławeczkowo jest okej? Okay? Jest super, tylko my źle siedzimy, Grzesiek, bo ostatnio robiliśmy takie przysiady, przykuce bardzo eleganckie, ale możemy zrobić dzisiaj takie bardziej... Że męski? Wiesz, taki, męski piątek? Taki sit po prostu. Cześć, kochani, słuchajcie, dzisiaj będzie bardziej sportowo, bardziej na luzie. Takim... będzie taka sytuacja bardziej ławeczkowa, ale najpierw może powiemy, co u nas, jaki jest temat... Temat dnia. Ale ja to zrobię cały czas jak Władimir Putin. Słuchajcie, w temacie dnia dzisiaj pogadamy. Zresztą najpierw ta tabliczka, temat dnia. Temat dnia. Nie, Kaśka, to było niepoważne. Usiądę wiesz? Poważnie, bo temat jest poważny, bo tu chodzi o polską scenę polityczną, a to jest sprawa, z której nie należy się jakoś wyśmiewać specjalnie. Chociaż aktorzy tej sceny bardzo nam to utrudniają. Robią wiele, żebyśmy jednak mieli taką prowokację do żartu. Ja się bardzo staram temu nie poddawać i chciałabym śmiertelnie poważnie dzisiaj porozmawiać o kondycji o kondycji polskiej lewicy. No jednak, widzisz. I teraz to jest znaczące, że ty się zaśmiałaś, bo proszę Państwa, my poprosiliśmy jednego z bardziej poważnych komentatorów polskiej sceny politycznej, Jakuba Majmurka. Z Kasia... krytyki politycznej, czyli zna się na lewicy chłopak, bo to jest lewicowy organ. Tak, z akcentem na organ i Kasia jest świadkiem, że... Nie wiem, czy krytyka polityczna się ucieszy, tak powiedziałeś, no też, że z akcentem. No tak, to cofam to. Natomiast, proszę Państwa, my wielokrotnie z Jakubem Majmurkiem rozmawialiśmy i udało nam się go rozśmieszyć raz. Ale polska lewica rozśmiesza go za każdym razem. No właśnie, bo dzisiaj ten bardzo poważny komentator, poproszony o opisanie tego, co się zadziało, udzielił nam takiego oto krótkiego wywiadu. Będzie część razem osobno, a część razem, która nie jest już razem, ponieważ przestała być razem, bo z tego razem wyszła i to jest połowa reprezentacji parlamentarnej partii, będzie tworzyła jakieś nowe środowisko, nie wiadomo jeszcze w jakiej formie i pozostanie w klubie Zjednoczonej Lewicy. A faktycznie ta część razem, która razem została, czyli mniej więcej połowa parlamentarzystów partii, wystąpi najpewniej po weekendzie i po kongresie partyjnym, gdzie zapadnie, jak wszystko na to wskazuje, taka uchwała z koalicyjnego klubu Lewicy, no i ustawi się już w roli zdecydowanej opozycji do rządu koalicji 15 października. Czyli poczekaj, wróćmy. No, spróbujmy to jakoś sobie wytłumaczyć. Dobry wieczór, kwiatuszki. Mamy partię Razem, która jest osobno, chociaż należy do lewicowej koalicji, tak? To jest jasne. No, maksa. Wczoraj doszło do secesji. Tak, część razem. Tego Razem, który jest osobno, postanowił być Razem, chociaż wbrew osobno. Czyli się wyosobnić z urazemić. Razem, ale urazemić... Zgubiłeś się? Ja już nie wiem, tak.
Proszę Państwa, i właśnie dlatego istnieje program Kwiatki Polskie. Gubicie się, nie rozumiecie czegoś i wtedy my przychodzimy z pomocą. Uwaga, nastąpi teraz schemat. Proszę, notujcie. W rządzie, tutaj zbiór zielony, mamy Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 oraz Nową Lewicę, Unię Pracy i Polską Partię Socjalistyczną. Te trzy ostatnie tworzą klub Nowej Lewicy, zbiór niebieski, do którego należy również Razem, czerwone, które jednak nie należy do koalicji rządowej, czyli zbioru zielonego. Wczoraj z Razem wystąpiło 5 parlamentarzystek, które należą do tzw. frakcji Biejat od nazwiska senatorki Magdaleny Biejat. W Sejmie w ramach Razem pozostała frakcja Adriana Zandberga, która w ten weekend ma według pogłosek opuścić klub Lewicy oraz zawieszona Paulina Matysiak, która ma być swoją własną frakcją. No. Znaczy wszystko jest jasne, a jeżeli nie jest jasne, to znaczy, że coś jest nie tak z jasnością po prostu. Jeżeli coś w tym momencie jest niejasne, to już takie pozostanie. Propsy dla lektora za PSL. No, bardzo cieszę się, że to zostało wreszcie właściwie przeczytane, czyli zgodnie z tym, jak ta partia sama siebie określa. Natomiast no, chyba najlepszy los jest Pauliny Matysiak jednak, wiesz, po namyśle. Jednoosobowa frakcja. Tak, że ona będzie sama swoją własną frakcją. Mhm. A czy na przykład my w Kwiatkach Polskich mamy frakcję? Czy jest frakcja Kaśka, frakcja Grzesiek? U nas każdy jest swoją własną osobno frakcją. Tak, a Damian ma Bolesław Chrom-Ryma na koszulce Czarne Wdowy. Mhm. Taka się pojawiła sugestia i potem zapytamy na pewno pod koniec programu, czy rzeczywiście to są Czarne Wdowy, czy też może Kleszcze. A zobacz, jaki jest komplement. Jesteście lepsi niż impreza na mieście w piątek. To o nas było. Może to było o mieście bardziej niż o nas, Grzesiek, wiesz. Nie chcę być niemiła, ale zawsze fajnie, jak ktoś coś takiego próbowałem napisze. Oczkosia do mojej frakcji ściągnąć, próbowałem go krówkami przekupić. Nie dał się. Powiedział, ja jestem osobną frakcją Oczkoś. Nie, u nas każdy jest osobną frakcją. A ty z kimś próbowałeś jakoś budować koalicję? Nie, nie mam zdolności koalicyjnej. Jestem jak Prawo i Sprawiedliwość. Okay. Zjadłam wszystkie przystawki i po prostu nie mam zdolności koalicyjnej. Ale wróćmy do Lewicy. Bo wróćmy. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tam jakby od początku było trudno, a teraz jest jeszcze trudniej. Taki jest mój komentarz do tej sytuacji. Bardzo dobry. Ja też, ponieważ nie mogłem żadnego lepszego komentarza przygotować, to proszę Państwa, pomyślałem, a może spytamy nasze kochane społeczeństwo. I pokazaliśmy społeczeństwu ten sam schemat i to są efekty. Frakcja Zandberg odchodzi od partii Razem. Nie chce prowadzić swoją politykę osobno. Część Lewicy jest w rządzie, część nie jest. Z dużo frakcji. To mi nic nie mówi, Zandberg nowy, to też nic. Lewica to jest taka partia złożona, nie wiem, z wyrzutków danych partii. Połączenie jakby kilku partii, tak? Znaczy nie połączenie, tylko nie wiem. Znaczy no, to jest jakby odręczny rysunek z zakreślaczami w kolorach, więc ciężko tutaj cokolwiek z tego wyczytać. Coś idzie na prawo. Tak to rozumiem. Wszyscy, dosłownie wszyscy dostali kota. To czego by im pani życzyła w takim razie? Żeby kota nakarmili, przytulili psa i żyli w zgodzie. No i na koniec najważniejsze jest, żeby była zgoda. I bardzo fajnie, że Mikołaj Jasiński zapytał panią, czego by życzyła Lewicy, bo ja nie wiem, czy lepsze życzenie byłabym w stanie dla Lewicy Polskiej wymyślić, niż żeby nakarmili kota i też psa. Tak, i żeby na koniec żyli w zgodzie. I chyba to trzecie jest najtrudniejsze. Z karmieniem zwierząt pewnie jest nieźle, a z budowaniem... Tak sobie teraz siedzę, zobacz, tak ławkowo bardziej. No widzę właśnie, fajnie. Taki tematyczny się robi coraz bardziej ten program piąteczkowy. Ale wiesz co, Grzechu, ja tak sobie myślę o tej Lewicy i tych kotach i tych psach, że to już jest dużo więcej zwierzątek. To już przestał być dawno taki prosty podział prosty. Koty po lewej, psy bardziej po lewej. Tylko tam jeszcze są papuszki, żabki, myszka, chomiczek, jakieś duże, myszka, duże żyrafa, słonik. Lew? Dużo różnych rzeczy. Lew? Nie wiem właśnie. Lwica Lewicy jest w konkurencyjnej stacji, więc nie będziemy opowiadać teraz. Dobrze, to zamilknijmy. Ja myślę, że to rzeczywiście znaczy, była Lwica, bo no teraz jest Lwicą prawicy bardziej niż Lewicy. A, dopiero teraz zrozumiem, o kim ty mówisz. Tak. O, to ja dopiero teraz się zawieszę. No, bo będę... Będziesz wspominał teraz, że się ja mówię o Aleksandrze Jakubowskim, to nie było. Bo nie wiem, czy o tej osobie pomyślałeś. Nie. Obawiam się, że nie, ale to ona była Lwicą Lewicy. Okej. No to może nie chcę powiedzieć, że teraz oddamy głos Lwicy Lewicy, ale jednej z osób zainteresowanych oddamy głos. Może ona nam coś wyjaśni.
partia jest praktycznie, no, jest pęknięta na pół, jeśli chodzi o ocenę tego, w jaki sposób powinniśmy działać, jakie strategie przyjmować. Dobrze, każdy będzie dokona swoich wyborów i będzie działał zgodnie, w zgodzie ze sobą. Czyli każdy będzie swoją własną frakcją, jeżeli każdy ma działać w zgodzie ze sobą. No to jest naprawdę strasznie trudna sytuacja, żeby więcej niż jedna osoba była w zgodzie ze sobą, będąc również w zgodzie z kimś innym. Bo ludzie po prostu są jednak tacy indywidualni, istyczni i egoistyczni. A coś takiego jak zaufanie, wspólnota celów, współpraca, to nie? Znaczy, takie były deklaracje, bo w tym wczorajszym komunikacie, pod którym pani posłanka Dorota Olko również się podpisała, no było o tym, że my już mamy dosyć czekania na lepszą koniunkturę polityczną, jakiś bardziej sprzyjający układ koalicyjno-prezydencko-pogodowo, że tak powiem, żeby też konstelacje gwiazd się lepiej układały, mamy dosyć, powiedziały parlamentarzystki pożegnały się z partią Razem. Więc to był taki też element, się pojawił tutaj zniecierpliwienia bardzo mocno. A czy to można nazwać pragmatyzmem? Ja myślę tak. A po drugiej stronie? Po drugiej stronie też jest jakiś rodzaj pragmatyzmu, tylko co innego uważa się za pożyteczne, no bo każdy jest w zgodzie ze sobą. No tak. To rzeczywiście coraz bardziej mnie przekonuje, że ta frakcja jednoosobowa jest taka najbardziej psychologicznie higieniczna, nie? Że nie ma Czesie, tego... ktoś pisze teraz super miłe czy rzeczy, teraz już drinkiem. Każdy piąci... Ha, ha! Oj, ojej. Ja teraz po prostu... Ja robię tak. Ja milknę sobie, teraz jest, myślę, bo takie miłe, matko. Tyle lat na to pracowałem. Ja zaraz pomilczę. Śmy. Nie bądź w zgodzie ze sobą, tylko użyj formy my. Widzisz, nie bądź jak polska lewica, jest, bądź... No to jesteśmy frakcją dwuosobową, czy nie, Kasia? Jeżeli jesteśmy Dream Team, Krzysiek, to jesteśmy. Ja próbuję odwlec, proszę państwa, taki moment, w którym mogą państwo obserwować reakcję Kasi. Kasia nie widziała tej wypowiedzi. Marek Sawicki całą tę historię skomentował tak. I proszę państwa, to jest jedna z najlepszych setek, jakie widziałem w ostatnich 5 latach. 5 razem odeszło z razem? To powiem szczerze, że wielka porażka pana Zandberga, bo wydaje mi się, że jest na tyle przystojnym i sprawnym politykiem, że raczej polityczki nie powinny od niego odchodzić. Seksistowskie. No, na maksa. Tak mówiąc delikatnie. Takie troszeczkę uprzedmiotawiające zarówno pana Zandberga, jak i jego dawne partyjne koleżanki, a teraz już tylko koleżanki. PSL uprzedmiotawiający kobiety, PSL i seksistowski. I mężczyzna, on uprzedmiotowy, pan Sawicki uprzedmiotowy, jakby tutaj wszystkich. To było genderowo równościowe, tak, bo uprzedmiotowił i panie, i pana, więc nie można zarzucić może na przykład panu Sawickiemu, że tam nie zadbał o równość. Tak, równowaga wszystkich była. Tym samym cepem rąbnął równie mocno. I zrobił to z uśmiechem, bo myślał, że opowiada śmieszny żart. To jest bardzo fajne, zwłaszcza, wiesz co, Grzesiek... Na weselach, chodzi właśnie na wesele. O to miałam dokładnie o czwartej nad ranem mówisz coś takiego, wszyscy bang. Hilarius, znaczy ci wszyscy, którzy już, jeszcze nie leżą, właśnie, leżą, nie śpią spokojnie z twarzą w sałatce. Albo w jeżeli chociaż jest jedna osoba na tej sali, to po prostu ona się roześmieje. Nawet jeżeli to będzie taki, wiesz, śmiech. Rozumiem. A Jacek Ozdoba? Jacek Ozdoba co? Będzie się śmiał? Z dowcipów Sawickiego? Nie. Nie, bo on opowiada swoje. Tym największy sambara, żeby dwoje chciało naraz, ale to tak widać, że razem i osobno. Ale to nie ma znaczenia, bo to jest tak, jakby się rozwieźć, a dalej żyć w jednym gospodarstwie domowym i dalej wszystko robić razem, bo przecież zostają de facto w środowisku koalicji z 13 grudnia. A tam taka opozycja, jakby jej nie było, to takie no, wymyślanie z ich strony. Czy nic się nie zmieni? Nie, to takie tam potupali i z tego nic nie wyjdzie. Też głęboko. Fajnie, ale tam było strasznie duże nagromadzenie takich różnych bonmotów. Tak. Ja się cieszę, ja lubię, bo pan Ozdoba właśnie potrafi okraszać swoje wypowiedzi takimi różnymi błyskami, które wyznaczają takie, to się po łacinie nazywa loci comunes, takie miejsca wspólne w komunikacji. I to fajne, jak ktoś umie do tego zaapelować, bo od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wiesz, to jest taki cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I od razu wesele. potupali. Ale ja mam takie złe przeczucie, że gdybyś ty powiedziała to do pana Ozdoby, możesz powtórzyć ten trudny zwrot? Loci comunes. To, że on by się mógł poczuć dotknięty. Ale ja bym go nie dotykała. Rozumiem. Nie, to jakby od razu ustalmy, że tutaj, wiesz... Że w przeciwieństwie do pana Marka Sawickiego granic Marka, nie naruszasz. Absolutnie, ja przestrzegam tych zasad. Po prostu zasad współżycia społecznego. Nie ma żadnych wątpliwości, że państwo teraz spojrzeli sobie gdzieś Matysia w oczy albo... Matysia kocha Chorałę.
Państwo tutaj wątki takie miłosny. W stylu Pudelka jednak. Bardzo dobrze. Ale ja bym też go kochała, bo jakbym zobaczyła tę kurtkę z bliska, się w ogóle jej nie dziwię. Tak. Niedawno stworzyłem na własne potrzeby taką definicję naszego programu, że to będzie teraz strasznie zarozumiałe. Na własne potrzeby? Tak. Ale to znaczy, nikomu jeszcze tego nie mówiłeś? Tobie to mówiłem, tylko tobie. Mi to mówiłeś? Tak, że Kwiatki Polskie to jest taki pudelek dla inteligentów. I właśnie... Puderek? Puderek, tak. Puderek. No, Kasia ma kłopoty ze słuchem, ale to jest kwestia wieku, o tym mówiliśmy wczoraj. Mam nadzieję, że Państwo już na temat lewicy wiedzą wszystko. My ten wykres wstawimy, żebyście mogli też pokazać dzieciom już za niedługo. Nie, nie pokazujcie tego dzieciom, bo dzieci się zakałapućkają, mhm. albo wam powiedzą, że po prostu jesteście bez sensu i zajmujecie się sprawami kompletnie niepotrzebnymi. To pokażcie albo nie pokażcie, to jest dobra taka dzieci porada. Są okropne. Bardzo uniwersalna. Ona się na 100% sprawdzi. Pokażcie albo nie pokażcie, zrozumcie lub nie. My kończymy naszą rozmowę na temat tego, czy lewica istnieje, żeby przejść do bardzo ciekawej rozmowy. Goście, goście. Socjaldemokracja, jak i Partia Demokratyczna, jesteśmy zwolennikami mediów publicznych, obiektywnych, rzetelnych, ponadpartyjnych i wykonujących, dobrze realizujących misję publiczną. I jesteśmy także zwolennikami tego, aby usunąć skutki swego rodzaju zamachu na media publiczne, jaki był dokonany w 2005 roku. Dobry wieczór. Pan marszałek Marek Borowski jest z nami, aktualnie senator z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jakoś pana zaskoczyło, że znaleźliśmy materiał z 2005 roku i on idealnie pasuje również do dzisiaj? A co to było? O mediach publicznych i o tym, że są potrzebne. I że pluralizm by się przydał. Pluralizm dalej się przydaje. Jak najbardziej. Panie marszałku, zaczniemy od takiego quizu. To będą alternatywy rozłączne. Albo, albo. Coś czy coś. I będziemy pana prosili o odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli pan uzna, że coś wymaga jakiejś szerszej eksplikacji, to też mamy na to miejsce przewidziane. To zacznijmy od pierwszego pytania. Pani marszałek czy marszałkini? Ja jestem przyzwyczajony do pani marszałek, ale jeżeli któraś pani marszałkini chce, żeby mówiono do niej marszałkini, to będę mówił marszałkini. Dobrze, drugie pytanie odnosi się do pańskiej specjalnej zdolności. Które z tych słów daje więcej punktów w Skrable? Źdźbło czy grze grzółkami? Źdźbło. No, źdźbło ma dwa razy ziet, więc tam będzie 18 punktów. Grzegżółki, no, dwa razy ziet to jest 10, ukreskowane 15. Nie wiem, obstawiłbym źdźbło, ale... Słusznie by pan obstawił. To idziemy trybem pana zainteresowań. Trybuszon czy korkociąg dźwigniowy? No, trybuszon to jest francuskiego. Mhm. Trybuszon. Ja akurat mam taką książeczkę z takimi wszystkimi wzorami tych korkociągów, która została wyprodukowana we Francji. Tam jest zakład, który produkuje takie korkociągi, te stare, znaczy na wzór starych. Trochę ich kupiłem, ale to droga zabawa jest. No ja podejrzewam, że jakbym powiedział, będąc w gościach, czy macie trybuszon, to kolacja mogłaby się nie udać. Albo coś by panu przynieśli, nie wiadomo także, co. Także raczej korkociąg. Korkociąg, dobrze. Ile ma elementów pana kolekcja? No właśnie. No setkę ma. Sto korkociągów. Jest osobny pokój? Jest taka szafka zrobiona specjalna, na której... Są powbijane, powkręcane gwoździki, śrubki i to wszystko wisi albo leży. Muszę powiedzieć, że człowiek, ja podejrzewam, że człowiek od zarania, i jak wynalazł alkohol, no to musiał go jakoś zatkać. I potem miał problem z odetkaniem. Na początku to nie był problem, bo szmatami zatykali. Ale w momencie, kiedy wymyślono korek, to natychmiast wszystkie umysły ludzkie zajęły się tym, jak to najlepiej otworzyć. I trzeba powiedzieć, że te pomysły na te korkociągi no są rewelacyjne, absolutnie. To bardzo musi być piękna kolekcja. Przejdziemy teraz do dalszych pytań. Jako młody chłopak należał pan do bardzo słynnego gremium, czyli klubu poszukiwaczy sprzeczności. I zastanawialiśmy się nad tym, na ile te umiejętności, które pan stamtąd wyniósł, przydają się panu do tego, żeby dobrze rozumieć również dzisiejszą politykę.
No to są odległe czasy i inne czasy w ogóle, więc takich daleko idących wniosków bym nie wyciągał. Natomiast jedna rzecz na pewno się przydaje, to znaczy my tam dyskutowaliśmy. To była istota tego klubu i dyskutowaliśmy naprawdę. To znaczy idea była taka, żeby się sprzeciwić, żeby wątpić. Jeżeli przychodził ktoś i wygłaszał jakieś tezy, to natychmiast zgłaszało się ileś osób, które mówiło, nie, to chyba nieprawda, to nie tak, w ogóle to jest absurd. Oczywiście inni mówili co innego i wtedy rzeczywiście myśmy się wszyscy uczyli argumentacji. To zresztą, co mnie się wydaje, że dzisiaj powinno być istotą, to oczywiście wymaga czasu, żeby to wprowadzić, ale powinno być istotą nauczania w szkołach. Jak to się znaczy dzisiaj... debata, umiejętność argumentacji. Ja się spotykam z uczniami, mówię o tych starszych klasach licealnych, maturalnych i rozmawiamy o różnych sprawach i widzę ogromny niedobór umiejętności w tym zakresie. Oni są bystrzy, inteligentni, a jednocześnie, kiedy rzucamy jakiś temat, gdzie trzeba podyskutować, to mają kłopoty z argumentacją, mają kłopoty z kontrargumentacją, z logiką wypowiedzi. Czasami przypomina trochę debaty sejmowe. No właśnie, bo nie musimy się do szkoły wybierać. My wczoraj mieliśmy okazję pokazać pana Marka Suskiego, który postanowił właśnie dyskusję zamknąć po prostu tym, że określił kogoś mianem debil. Jak pan się czuje w miejscu, które powinno być właśnie sercem polskiej debaty, jeżeli tego typu puenty są stawiane? No, pan Suski to jest chodzący mem. Także tutaj możemy się spodziewać wszystkiego. Ale oczywiście debata, dyskusja dzisiaj, jeśli chodzi o parlament, to się toczy w Senacie. Ja zapraszam. Senat jest rzadko pokazywany. Prawda jest, że my tam mamy więcej czasu. Ponadto ludzie, którzy tam są wybierani w okręgach jednomandatowych, co powoduje, że poszczególne partie, jak wystawiają kandydatów, to nie mogą wystawić kogoś, kto właśnie świeżo obudził się i powiedział, że chciałby być senatorem, tylko kogoś, kto ma jakiś dorobek. Ja mówię także o moich przeciwnikach politycznych z PiS-u. Tam są ludzie, tam są profesorowie z dorobkiem, lekarze, adwokaci. Oni mają takie pewne jednak poczucie swojej takiej pozycji i nawet im nie wypada dyskutować w taki sposób jak pan Suski czy jego komilitoni tam w Sejmie. Więc jeszcze ten taki może przyczółek, może tak to nazwijmy, może kiedyś... Ostatnia inaczej, reduta. Tak, czy ostatnia reduta dyskusji jest. Natomiast to, co się dzieje w Sejmie, to oczywiście z żadną debatą nie ma już nic wspólnego. Panie marszałku, jak pan patrzy na to, co się dzieje w Sejmie z perspektywy swoich wieloletnich doświadczeń, to czy widzi pan jakąś zmianę? To znaczy, w jaką stronę zmierzamy? Czy ta debata rzeczywiście się brutalizuje i robi się coraz bardziej agresywna, czy też to jest przesada? No bo 10 lat temu, 15 lat temu też tam nie było bardzo przyjemnie. No, jeśli mówimy o przyjemności, to tam nigdy nie było przyjemnie, to nie w tym rzecz. Znaczy, jak już ktoś się tam, że tak powiem, wczuje już parę lat, no to jest, zaczyna być jego drugim domem. Ale oczywiście debaty były bardzo ostre. W latach 90. To jeszcze były reminiscencje PZPR-owskie, słynny... rozszyfrowanie słynnego skrótu PZPR przez niedawno zmarłego Leszka Moczulskiego, prawda? Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. No to jest mniej więcej to, co dzisiaj Kaczyński, prawda, mówi o zdrajcach i tak dalej. Tylko już bez metafor. Tak, więc było ostro, ale zwłaszcza troszeczkę później, jeszcze w latach 90. było pole do kompromisów. I te kompromisy były zawierane. A dzisiaj nie. No dzisiaj, znaczy ja uważam, że tę nową falę, jeśli można tak nazwać, do polskiego Sejmu wprowadził Kaczyński i PiS. Ponieważ oni natychmiast zaczęli używać określeń, których do tej pory nie było.
znaczy, o ile wtedy ci płatni zdrajcy jednak odnosiło się do PZPR-u, no, gdzie powiedzmy sobie, mogliśmy takich zdrajców znaleźć, to po powiedzmy sobie tam 10 czy 15 latach mieliśmy już zupełnie inną rzeczywistość w Polsce. I nagle pojawia się Kaczyński, który bardzo śmiało określa ludzi jako zdrajcy na przykład. Ale pan jest tam od lat, pan tych wszystkich ludzi zna. Nie ma, teraz ja będę mówił jako taka osoba naiwna spoza. Nie ma pan takiej fantazji, że podchodzi pan do tego Kaczyńskiego, kładzie mu pan rękę na ramię i mówi: stary, co ty robisz? No to jest fantazja, faktycznie. Myślę, że on by się zdziwił. Ja miałem z nim 2 razy w życiu kontakt słowny. I to nie były dobre kontakty. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że on... Ja byłem w życiu i w ekipie rządzącej, i w opozycji. No, różnie bywało. I zawsze, kiedy miałem przeciwnika gdzieś po drugiej stronie, to byli tacy przeciwnicy, z którymi się dawało porozumieć. W jakichś sprawach. Oczywiście nie w każdej, ale w jakichś sprawach. Czy byli uczciwi w zachowaniu. Znaczy, jak powiedział, że on się nie zgadza, to się nie zgadza. Koniec. Jak się zgadza, to się zgadza. Z Kaczyńskim tak nie było. Kaczyński, pamiętam, kiedy była słynna sprawa z Gabrielem Janowskim, który okupował mównicę przez 19 godzin. Tak. Nie chciał zejść. Tak. Robił tam różne rzeczy na tej mównicy. I ja w końcu zdecydowałem się na ruch w owym czasie w ogóle niebywały, no, żeby go Straż Marszałkowska wyniosła. To zanim to nastąpiło, odbywałem spotkania Konwentu Seniorów. Kaczyński przychodził jako szef klubu PiS-u i krzyczał na mnie, że ja nic nie robię, że ja powinienem to się tym zająć, że ja powinienem tutaj podjąć jakieś zdecydowane działania. Co to jest? No więc ja w końcu podjąłem. Nie powiem, że pod jego wpływem, ale podjąłem. Następnego dnia pan Kaczyński podpisał wniosek o odwołanie mnie z funkcji marszałka, ponieważ ta decyzja, ponieważ podjąłem, tak. Panie marszałku, więc to jest, to go dyskwalifikuje po prostu, tak, jako polityka. Zastanawialiśmy się, panie marszałku, ponieważ pan przez całe swoje polityczne życie był związany z lewicą, pan twórcą lewicowych ugrupowań. Jest pan taką twarzą lewicy, lewicowym kandydatem na prezydenta, ale jest pan teraz w Senacie z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jak to się stało? No, dlatego, że Platforma Obywatelska po pierwsze działa dzisiaj jako koalicja obywatelska. W tej koalicji mamy Zielonych, mamy inicjatywę polską lewicową Barbary Nowackiej. A i w ogóle sam Tusk po pobycie w Brukseli jako szef Rady Europejskiej, gdzie zapoznał się z tym, co się dzieje w krajach zachodnich dokładniej, wrócił jako człowiek, dla którego takie rzeczy jak prawa kobiet, na przykład, w tym prawo do aborcji, ale ja rozumiem, jak że pan LGBT. Zmierza do tego, że pan się lepiej odnajduje ze swoimi przekonaniami w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej. To co takie stało się z kolei z lewicą, że pan się w lewicy jako człowiek lewicy nie odnajduje? No, ja się z tą lewicą formalną, bo ja jestem dalej człowiekiem lewicy, no, nic nie zmienia. Serce ma pan po tej samej stronie cały czas. To jest oczywiste, ale ja się z lewicą, przecież z tą instytucjonalną lewicą, rozstałem dawno. W 2004 roku, a później jeszcze był SDPL przez pewien czas, no więc powiedzmy sobie, że jest to już 15 lat. Przez pewien czas byłem niepartyjny, niezależny i tak dalej. To trwało dobrych parę lat. Mój pierwszy start do Senatu był jako niezależny. Drugi zresztą też. Ale obserwując, co się dzieje z Platformą Obywatelską, no proszę państwa, no, to jest dzisiaj, to jest partia, no ja bym ją nazwał partią centrolewicową, taką socjaldemokratyczną. No. Adrian Zandberg teraz umiera ze śmiechu, obawiam się. Adrian Zandberg, tak. No, Adrian Zandberg nazywa Tuska prawicowcem, a całą tą koalicję obywatelską prawicą. No to jest po prostu śmieszne. Bo
bo ja chciałbym zapytać, o jakie to cechy lewicowości chodzi. No właśnie. No, bo mówię tak, prawo do aborcji, wiemy, że Platforma Obywatelska i Tusk zaproponowali w gruncie rzeczy no, taką liberalizację, o którą też i lewicy chodzi. In vitro, to już się wdraża w ogóle, prawda? LGBT i stosunek do tych ludzi, jak najbardziej teraz ustawa o związkach partnerskich, Koalicja Obywatelska popiera całym sercem, prawda? Jak najbardziej. Edukacja, popatrzmy, co robi Nowacka, świeckie państwo. No, no litość boską, jest takie, wy macie kwiatki polskie, czyli kwiaty polskie Tuwima. To Tuwim napisał kiedyś taki wiersz, który po niemiecku go napisał i zaczynał się, nie, no, tam był taki refren i w tym refrenie było Mein Liebchen, was willst du noch mehr? Czyli moje kochanie, czego chcesz więcej? No więc to jest to. I to pan mówi do Adriana Zandberga. Tak, ja mówię do Adriana Zandberga. Oczywiście jest parę rzeczy, są pewne rzeczy, jak na przykład kwestia praw pracowniczych, gdzie uważam, że koalicja mogłaby mocniej. Budownictwo socjalne. I budownictwo to na wynajem, no może tak to określmy, bo to nie jest socjalne, ściśle rzecz biorąc. To są takie punkty, gdzie można by jeszcze docisnąć, żeby już taką pełną lewicowość mieć. Narysuje nam pan kwiatek czerwony czy niebieski? Czerwony. Czerwony, no właśnie. Bardzo prosimy o kwiatek. I pytanie, panie marszałku, czego możemy panu życzyć my jako te kwiatki polskie? Już. Z autografem. To jest chyba wszystko, co potrafię napisać. Bardzo jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo autograf jeszcze. A my spytaliśmy, czego jeszcze możemy panu życzyć? Zdrowia. Zdrowia. Tak. Dobrze. To życzymy w takim razie bardzo zdrowia. Pięknie dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Yeah. A my, proszę państwa, tradycyjnie przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Piękny kwiat lewicowy. A my opowiemy o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Przegląd dnia. Kasia, czy ty dostałaś kiedyś amfibię w prezencie? Nie. No. Grzesiek, ale ja bym strasznie chciała dostać amfibię w prezencie. Ja będę miała w styczniu urodziny. Jesteśmy umówieni. I najważniejsze dla mnie, to może być malusieńka amfibijka. Dobrze. Ona nie musi być jakaś okazała, ale żeby tam było takie otwierane coś, taka klapka i żeby tam było wszystkiego najlepszego. Dobrze. Kochana Kasiu. Dobrze. To jest bardzo precyzyjne zamówienie. I żeby to było w dwóch językach, po koreańsku też. Możesz mi to załatwić. No. Mamy koleżankę, która już umie mówić dobrze po koreańsku, więc może poprosisz o pomoc. Dobrze, sprawa jest załatwiona, prezent ustawiony. Pan prezydent dzisiaj był z wizytą, jak rozumiemy, organizował nie tylko dla Kasi prezenty w postaci właśnie takiej amfibii i przy okazji załatwiał różne ważne sprawy. Taki dzień bardzo polityczny, bo spotkanie i z panem prezydentem, to jak gdyby można powiedzieć w dwóch częściach, tak, bo najpierw te oficjalne rozmowy i w formule w cztery oczy i oficjalnie w formule delegacji, później jeszcze wspólny uroczysty obiad, czy tak naprawdę będący kolacją, ale cały czas rozmowy polityczne na temat współpracy Polski z Republiką Korei. Ech, te obce kraje, wiesz, no, co kraj to obyczaj. W Korei, zobacz, obiad jest zarazem kolacją. Jaka to jest wspaniała organizacja czasu. A gdyby to było tak, że obiad byłby zarazem kolacją i śniadaniem, to w ogóle bym oszalała z zachwytu. Ty, Grzesiek, bywałeś w takich zagranicznych, dalekich krajach. W Korei chyba akurat nie. Ale to jest wszystko to samo, ale to wiesz? Jest właśnie, chyba tak nie wolno mówić, to nie jest dobre, ale słyszałam właśnie, że no, im człowiek więcej takich różnych pozna obyczajów, tym jest bardziej ubogacony. I to cieszę się, że nasz pan prezydent jeszcze na ostatniej prostej swojej prezydentury może takie podróże odbywać. Bo on się zawsze... On się zawsze uczy. Ale teraz, Kasia, ty wiesz, że
jakby świat nie zna próżni, prawda? Pan prezydent wyjeżdża na Daleki Wschód, załatwia tam ważne sprawy, rozwija się. Tu się zwalnia miejsce. Dostaje prezenty, fajne prezenty. Kolację, tu się zwalnia miejsce. I teraz, proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje. Pojawia się Władysław Kosiniak-Kamysz i nie można się obronić przed myślą, że pan Władysław próbuje, szalony, to się oczywiście nie może udać, ale próbuje naśladować, podebrać pod nieobecność pana prezydenta jego frazę. Budowa tarczy wschód. Kolejne wyzwanie już w najbliższych dniach. Pierwsze fortyfikacje staną na wschodniej flance NATO. Tarcza wschód nie jest już tylko planem, założeniem, uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy kilka tygodni temu, możemy już spokojnie powiedzieć, w najbliższych dniach rusza budowa tarczy wschód. Podoba mi się ta fraza, ale panie Władku, na razie 3 na 10, popracujmy jeszcze troszkę. Ja tu nie jestem na tak jeszcze, znaczy widzę potencjał, ale ja bym jeszcze troszeczkę tutaj popracowała nad pauzą zwłaszcza, bo to są, fajna jest ta melodia, ona rzeczywiście, masz rację, jest okej, jest podobna, ale to jeszcze nie jest melodia na, prawda, pana prezydenta, bo brakuje mi pauzy, to jest za szybko, nerwowo, zbyt dynamicznie i ta pauza jeszcze na dodatek tutaj, nawet jeżeli występuje, to w miejscach logicznie uzasadnionych. Ona ma być... u klasycznego Dudy ta pauza jest ona sama zaskakuje jakby mówcę, prawda? Tak, ona po prostu wjeżdża w momencie, kiedy pan prezydent sobie przypomina i zaczyna się zastanawiać, czy to był obiad bardziej, czy kolacja. To jest i my taka pauza, nie znamy, która... nie znamy tych przebiegów, myślę. Nie wiemy, co dobrze to pokazałeś. No to się wszystko po prostu dzieje. Ta pauza po prostu atakuje mówcę, prawda? Bo to jest tak, że po prostu przypominam sobie najważniejsze, co mi żona dzisiaj rano powiedziała. No bo to teraz, przepraszam. A żona, jak wiemy, mówi właśnie. I okej, okay, i to ma sens. Tak, to są cytaty z Agaty i tego pan Władysław nie ma. Jego żona mówi dużo i to jest to po prostu bez sensu. No. Ma sens. Dzisiaj... Po prawej stronie radość. Piszą, że u nas jest ostra cenzura jak za czasów PiS. Tak, no tak jest. No. A co my w tych, przecież my w tych pauzach coś próbowaliśmy powiedzieć, ale nie powiedzieliśmy. Ale nam wycięli. Ale wycięli i to na żywo, to jest szalone. Dzisiaj po prawej stronie radość. Wiele osób mogło wydać swoje pieniądze w fajny sposób i wydało... Na kaucję. Miano wprowadzić w ramach Zielonego Ładu system kaucyjny w Polsce. Bardzo. I jest, działa w wymiarze sprawiedliwości. Na księży i na Salceson. Zobaczycie, że to jest sprawa polityczna. Zobaczycie, że to jest sprawa sprzeczna z prawem Unii Europejskiej, co ja podnoszę od początku tego postępowania, że te zarzuty są sprzeczne z prawem unijnym i że to była sprawa, która miała za zadanie zbudować igrzyska kosztem wolności tych trzech osób. W sprawie tych tortur skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostanie złożona i to niebawem, tylko czekam na uzasadnienie pani sędzi Włoch i tak samo skarga do obydwu komitetów przeciwko torturom i europejskiego, i tego międzynarodowego. Dobrze. Bardzo mi się podoba, że ta Unia Europejska i prawo, które Europa nam przynosi, że jakoś tak zostały docenione. No tak troszeczkę nieoczekiwanie powiedziałabym, zaskakująco, ale lepiej późno niż wcale, Grzesik. Ja bym się nie czepiała. Jeżeli coś idzie w dobrą stronę, to nie będziemy tego ograniczać. Bardzo to jest w porządku. Czy ty byście też jakąś kaucję taką... Ja wpłaciłam. Ja wpłaciłam, a ty? A czy ty wpłaciłeś? Nie, no bo nie zdążyłeś. Obiekty się jakby, no tak, już tam było. Ale wiesz co, ja cię pocieszę. Że będą? Ja cię pocieszę. Dzisiaj na przykład został zatrzymany pan Szopa i jak będziesz chciał coś wpłacać, to pojawia się kolejny fajny obiekt, żeby go wesprzeć. To żeby to dodatkowo to na Dominikanie, więc wiesz, od razu taki ekskluzyw powie, w wakacji. To żeby nam nie zabrakło tej motywacji do wpłacania rzeczywiście kaucji, to mówca motywacyjny, który nas dodatkowo jeszcze w tej dobrej myśli wesprze. Ten dramat, jaki tutaj się zdarzył, sprawił, że my się zapoznaliśmy. Mogliśmy się zorientować, którzy sędziowie są uczciwi, a którzy są nieuczciwi. Ta rzeczywistość jest dla nas niesłychanie istotna i wasz dramat sprawił, że mogliśmy tą rzeczywistość ocenić i w niej się zorientować.
rzeczywistość ocenić i w niej się zorientować. No, piękna przemowa, jak na kogoś, pięknie, wobec kogo sformułowano tyle zarzutów wczoraj. I to bardzo poważnych, wiesz. I muszę ci powiedzieć, że o ile miałam takie chwile zwątpienia przez ostatnie lata, czy Antoni Macierewicz, nie mogę jednak mówić pan, poniesie odpowiedzialność za to wszystko, co zrobił i za te wszystkie malwersacje, których dokonał za lata sytuacji, no, które pozwalają używać takich straszliwych słów jak zdrada stanu, to po wczorajszym raporcie, bardzo solidnym, świetnie przygotowanym, dobrze udokumentowanym, myślę, że ten moment, kiedy wniosek o pozbawienie go immunitetu zostanie naprawdę postawiony, nadchodzi wielkimi krokami. Tak. Podzielam tutaj twoje nadzieje i też bardzo bym chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyły w tej sprawie. My szybciutko połączymy się z Panoramą. Witamy was bardzo serdecznie. Ewa Gajewska jest z nami. Dobry wieczór, Ewo. Dzień dobry, dobry wieczór. Będziemy mówić oczywiście o komisji smoleńskiej, ale będzie także o zatrzymaniu Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. Został zatrzymany na Dominikanie. No i teraz pytanie, jak długo potrwa proces sprowadzania go do Polski. Będą także sensacyjne doniesienia z amerykańskich mediów. Okazuje się, że Elon Musk rozmawia regularnie od 2 lat z Władimirem Putinem. O czym? O tym już powiemy w Panoramie. Dziękujemy ci bardzo i zapraszamy na Panoramę. Z nami już jest nasz przyjaciel, powiernik. Cześć. I artysta. Cześć. 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 Co tam u was? To jest twój autoportret w smutku? A nie pamiętam. Jak nie? Bo musimy tutaj tradycyjnie przypomnieć, że Bolesław Choromry, oprócz tego, że stworzył te kwiatki, to od czasu do czasu robi podsumowanie tygodnia. Ono jest zawsze bardzo, jak przystało na artystę, nieoczywiste. Bardzo prosimy, drogi artysto, co też dzisiaj jakby spłynęło do ciebie? Jest to zwariowane takie podsumowanie tygodnia. Takie jak od artysty, takie dziwne. Bo wy jesteście tacy szaleni, prawda? Niewygodne, no takie trochę... Szalone. Takie nieciekawe. Jak nieciekawe? Bardzo ciekawe. No ja chciałem tutaj nawiązać do waszej rozmowy z profesor Omilanowską. Czułam. Gdzie no niestety zadało się to pytanie, czy ja, czy Matejko. Ona wybrała jego. Tak, no i ten... Ale ludzie popełniają błędy, wiesz. Wiem. Jan Matejko w ogóle mnie prześladuje w życiu. Tak? No. Studiowałem na akademii, w której on studiował. W Krakowie. Też mam brodę długą, też mi się wieje, ale na akademii w Krakowie ludzie mają dużo dłuższe brody i naprawdę upodobniają się do Jana Matejko. Kobiety ja też? Chciałem pokazać... nie rozumiem tego pytania. Ono było dziwne. Chciałem powiedzieć, że Jan Matejko ma tutaj czerwone spodnie, bo stylizował się do Stańczyka, a tutaj jest... to jest... Kasztanka. Kasztanka, to jest klacz kasztanka, taka troszeczkę stylizowana na kaplicy Lascaux. Tak być może wyglądała pracownia Jana Matejki, ale myślę, że wyglądała gorzej, bo był to smutny człowiek, który zamknął swoją żonę w szpitalu psychiatrycznym. Ale tutaj jest też malusieńki sarenek, to oczywiście w ramach uśmiechu do tych wszystkich, którzy go kochają. No tak, chciałem tutaj puścić troszeczkę słońca, troszeczkę szczęścia, troszeczkę chleba. Powiedzcie, czy chcielibyście na koniec ode mnie dostać taki prezent, opowieść o złocie? Chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden materiał? Znaczy, jeżeli oferujesz nam złoto, to my się zgadzamy, jesteśmy na tak. Tak? To proszę państwa, bo nie tylko na Damiana można Bolesława Choromrego liczyć, ale również na Adama Glapińskiego. Ja wczoraj znalazłem taką reklamę w jednym z czasopism. Ona zajmowała całą stronę i pomyślałem, że warto się temu przyjrzeć. Także na koniec jeszcze krótka opowieść o złocie. Ich już jest bardzo, bardzo dużo i pan Adam nas poinformował, że jest już ich 400 ton. I że dzięki konsekwentnej strategii zwiększania rezerw złota NBP zbliża się do światowej czołówki, w której znajdują się m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Szwajcaria. Tak, no i przyjrzeliśmy się tym danym, czy zobaczyliśmy, jak to jest z tym zbliżaniem się Polski i naszych sztab do tych innych krajów i według Adama Glapińskiego zbliżanie się wygląda w ten sposób. Jak państwo widzą, jesteśmy już bardzo blisko, na przykład jeżeli chodzi o wywołane w tej reklamie Niemcy, mamy mniej więcej 10 razy tego złota mniej, a jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to już sobie państwo sami policzą, bo według pana Adama Glapińskiego te liczby są blisko siebie, a według nas chyba, kurczę, nie. Ale to jest opowieść o nadziei, Grzesiek. Moim zdaniem niepotrzebnie się czepiasz, bo ja na przykład zbieram złotka z czekoladek, też w takim przekonaniu, że zbliżam się do rezerw złota Stanów Zjednoczonych, że kiedyś nazbieram tego 8
tysięcy ton. W takim razie pożegnamy Państwa w tej chwili z nadzieją, obejmując się na tej wspaniałej ławce, bo w piątek można się do siebie przytulać. Zwłaszcza w ławeczkowy piątek, chociaż ta koszula to są czarne wdowy czy tarantule? No Jan Matejko by takiej koszuli nie namalował. Nie, pani profesor, nie namalowałby. I z tą myślą zostawiamy Państwa w piątek. Dziękujemy bardzo, kochani, za wspólny tydzień. Widzimy się oczywiście w poniedziałek. W poniedziałek będzie moja osoba i Magdaleny osoba. Kasperowicz. Tak jest, także dobranoc. Dobranoc, kwiatki. Dobranoc, kwiatki.